Dobra, nowy mordulec, wgłębnik, tak się nazywa po polsku. W osiągnięciach jest jako szlam, XD. To są jego trzy podstawowe, czyli tak, rozpad, wszystko obraca się w pył. Jest to tak nieuniknione jak nadejście nocy. Gdy ranisz ocalałego w dowolny sposób, rozpad aktywuje się na 12 sekund. Gdy rozpad jest aktywny, ocalały przeskoczy szybko przez palety w swoim zasięgu terroru, by zniszczy te palety na koniec skoku, rozpad wyłącza się. Okej. Czyli takie, no takie sobie. Ujawnienie w ciemności. Twojej obecności miejsce uznane niegdyś za bezpieczne są teraz najmniej groźne. Kiedy otworzysz szafkę, aury wszystkich ocalałych w momencie 8 metrów od dowolnej szafki zostaną ci ujawnione na 3 sekundy. W momencie 8 czas od odnowienia umiejętności 30 sekund. Krainę cieni pochłania wszystko, lecz tylko opóźnia to, co nieuniknione. Za każdym razem, gdy ocalały wykona akcję leczenia w twoim zasięgu terroru, otrzyma efekt oślepienie i wyczerpanie. Efekty otrzymują się przez 6 sekund po przerwaniu leczenia w jakikolwiek sposób. Czyli takie są jego podstawowe perki. No i to jest umiejętności specjalnie zaciemnienie. Naciśnij przyciemy przyciemy mocy, aby ją włączyć. Po aktywacji szlam pozostawia ze sobą iluzoryczną postać. Wyceluj w szafkę, naciśnij przycisk umiejętności, aby wyteleportować się do niej. Lub przycisk ataku, aby powrócić do iluzorycznej postaci. Iluzoryczna postać zostaje wyłączona po teleportacji do szafki lub kiedy dotknie jej ocalały. W szafce wyceluj w dowolnym imieniu szafkę, naciśnij przycisk umiejętności, aby teleportować się ponownie. Wskaźnik moku napełnia się, gdy zdrowo ocalały zostanie zraniony, ocalały zostanie zawieszony na haku lub gdy używana jest moc teleportacji. No dobra, no. No dobra, podekspimy go trochę. A właśnie, zobaczmy, zaraz zobaczymy jego te. Tak wygląda. Podstawowo. I jeszcze można, jeszcze takie można połączenie zrobić. Mamy takie połączenie. Takie, takie i takie laleczkowate. Też trochę creepy, muszę przyznać. Co nie, że zrobiony całkowicie z laleczek. No, byłbym gałganym, gdybym nie wziął tego. Totalnie coś, co musimy mieć. No. Uroczy ten killer. No teraz to będzie jeszcze bardziej uroczy. Kurczę, teraz to dopiero będzie, no urok. Urok to będzie jego drugie imię chyba. Dobra, no trochę go podtegujmy. Spróbujemy zrobić na nim adepta, w sensie tego bezwzględnego na jego trzech podstawowych umiejętnościach. Więc po prostu sobie troszkę podekspimy i spróbujemy na jego trzech podstawowych umiejętnościach przejść. Może się uda, a może nie uda się, zobaczymy zaraz. To będzie moja pierwsza gra, więc no i istnieje szansa, że będzie leciutko nieogarnięta, ale no zobaczymy. Nowy killer. Potężny nowy killer z nami jest. 10 level, mam już 3 miejsca na umiejętności, ale jeszcze go trochę podtegujmy. Zależliwy dotyw, ale kurde, wiedźma. O, dobra, wiem, że powinniśmy to iść, ale już myślę o przyszłości, że pożera nadziei im o lepszy. Jakbyśmy mieli wybierać pomiędzy tymi dwoma perkami, a to się jeszcze zrobi. No, uroczy i to jeszcze jak? Kłębnik. No dobra, bierzemy to. 8 metrów. Czy to jest takie dobre? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Chyba zależy, bardzo sytuacyjne to jest. To jest umiejka taka bardzo sytuacyjna, muszę powiedzieć. O, pożeracze nadzieje. Będziemy mieli już na drugi poziom. No, przyszłościowo zajebiście. O, a to i tak sobie teraz machniemy. Cześć Bloody Chat, dawno nie widziałem cię na DBD, a widzisz? O, wkłębnik. A co to jest? Poczekaj, władca strachu.
Dobra, weźmy to. Trochę punktów sobie podekspiłem, to możemy sobie minimalnie chociaż niego podekspić. Wiecie jak jest. Ghostface. Tak jest sobie. Władca ciemności, Nemesis. Okej. Och bogowie, źle to roztegowałem. No, tak sobie go trochę podekspimy, żeby wiecie, miał jakiekolwiek jakieś umiejki. Nawet jakbyśmy grali na jego podstawowych, to nadal, żeby coś tam miał fajnego. Jaka ranga? Ale ranga, no teraz ranga nie ma takiego dużego znaczenia, wiesz, byczku, bo teraz te rangi trochę nie grają tak naprawdę, wiesz? Rangi trochę nie grają mimo. Myślałem, że się tych podstawowych umiejętności na wyższy poziom się uda wytegować, a w ogóle one nie dropią, co nie? Tak jak patrzę. Dobra, czyli jego podstawowe perki, bo będziemy tak, czyli to. To jeszcze jest to. Rozumiem jego trzy podstawowe, weźmiemy sobie jakieś ulepszenie, wszystko odnawianie telepacji. Zmroku o 20 sekund, dajmy na razie coś słabszego, będę się uczyć. Dobra, niech będzie. No i dajmy, czy dawać już sałatkę? No dałbym sałatkę, mimo że może w pierdziel dostanę. To zawsze trochę więcej. A, i zmieńmy zadanie, bo mamy na oczyszczanie totemów. Dajmy teraz coś pod zabójcę, co nie? Ściga celek przez łącznie tyle. No to takie wydaje się najoptymalniejsze w sumie. No, ścigaj zabójcę, a nie jakieś kurde totemy. Ścigaj ocalałeś przez łącznie 240 sekund. Potem pójdziemy sobie tu. Widzę, że tutaj ścieżka zabójcy jest konkretna, co nie? Uszkodź tyle generatorów, okej, dobra. No to co, lecimy, zobaczymy czy długo będzie szukać. Bo pamiętajmy, że... Co się stało, że dziś odcineczek nie wyleciał? No bo mało osób obejrzało Mandaloriana Tomka, więc musiałem, wiesz... Stwierdziłem koniec tego dobrego, oglądać Mandaloriana Tomka, nie? No... Taki świetny materiał. O dobra, patrz jak szybko znalazło meczyk, fajnie. Dobra, no to co, próbujemy. Pierwsza moja gra, więc od razu z góry przepraszam was, jeśli będziemy trochę lamić. Ale sami rozumiecie, że zawsze jak się gra nowym modulcem, to trzeba się wdrożyć w jego działanie. Może nie będzie źle. Może tylko mi się tak wydaje, że będzie beznadziejnie. Może będziemy kozak ludźmi, znaczy kozak zabójcami. I damy popalić. Nie wiemy, nie wiem. Jak to się mówi, YOLO. Przy okazji zobaczycie, czy miałem rację, że dłużej wychodzi z szafki, gdy jest zamknięta. Co oni uspokajają oraz nie zmniejszą liczbę haków? Ale beka, wzięli... Co oni wzięli perki pod mniejszą ilość haków? To będzie dosyć ciężko chyba. Protim? Życie! Życie, Gorni, no życie, no co zrobisz? Czyli generalnie na start pierwsza moja gra nowym mordulcem dostanę w pierdziel. Ach, niedobrze. Pre? Co to znaczy pre-team?
Team zrobiony przed grą. No w sensie, że ekipa, o to ci chodzi. No dobra, jesteśmy. I co? I co my tu możemy robić, przepraszam? Gramy jeszcze, żeby było śmiesznie, gramy chyba na jego mapie. Możemy się teleportować do szafek. Naładuj teleport. Dobra, spróbujmy. I widzimy, że tam są szafki. Dobra, spróbujmy się teleportować. I co, możemy wyjść po prostu? A, okej, okay, wyszliśmy w ogóle XZ trochę. O kurde, myślałem, że ona chyba sprinta miała, co nie? Dobra. I co my możemy zrobić? Ja widzę, że ten... O proszę, ile silników zrobionych. Ajajaj, generatory, strasznie tu rozpykane już. Mega mi się to nie podoba oczywiście. Ten tak samo. Dobra. Ale utrudnijmy, stupnijmy je. Ale czy tak ogarniają? Wszyscy dali się trafić. Ale uszkodźmy te generatory XD. Trochę opóźnimy, chociaż minimalnie. Dobra, przepraszam bardzo, jak zrobić ten mrok? A, okej, okay, kumam, to jest coś takiego. Nie wiem, czy to mi dużo daje. Co to się stało? Co jest ten mrok cały? W ogóle widziałem tu ślady, a zarazem nie widziałem. Nie mam pojęcia, jak to aktywowałem. Dobra, widzę ich. Go. Się gałgana widzę. Znowu żyła sprinta. Rąbana. Nie wiem, czy jak dobrze, że pilnujemy tych genów, bo to jest problematyczne, jak się okazuje. No dobra, no chyba dupa. Nie dam rady po prostu. Pilnować cały czas tych genów, wiecie? O nie, to jest jeszcze szak, najgorzej. Dobra, raz trafiony. No zrobią tego gena raczej, wiecie? A ja wypadałoby, żebym kogoś powiesił w końcu? No zrobią te geny, dupa. Nie dam rady ich pilnować, wiesz? Kurwa, no nie trafiłem! A myślałem, że może trafię. Jak zrobić ten mrok? Nie wiadomo, czy on się sam robi. Naprawdę nikt tych genów nie zrobił jeszcze? On się deaktywuje. Jeden się deaktywuje, tamten zrobili za to. Dobra, i zgubiłem go, chłopie się na ten, skupiłem na innych rzeczach. Teleportuj się. Strasznie mi się nie podoba, że robią geny wszystkie naraz. No ja pierdykam. A, zapomniałem, że mam to, że może paleta się zniszczyć. Robią koncentralnie, mam wrażenie, że wszystkie palety kurwa naraz robią. No dobra, to mi wyszło, ale trochę XZ w sumie. Jak się ten mrok robi? Przepraszam bardzo.
Nie mam zablokowane geny w ogóle te podziemne. Nie. No teraz to bez sensu. On się sam robi. No, kumam, myślałem, że to jakiś konkretny ten jest timing. Dobra, no muszę ich trochę poganiać, bo muszę ich trochę poprzewracać, bo inaczej nie ogarnie się. Chodź tu, cwaniak. Dobra, łatwo akurat. Akurat ładnie, nie musieliśmy się jak teleportować. Tego gena lepiej stuknąć de facto, bo on jest bardzo blisko tutaj tego teleporta, co nie? No i co teraz? Chyba Lipton, co nie? Kurwa, no to mu się udało akurat. Znaczy, zakręcił mnie. A jakiś szybki jest taki, kurwa, co nie? Jakiś kurwa szybki jest. Raz, dwa, jeden tam, gdzie tutaj. A chyba, że ja jestem taki wolny po prostu, może też tak być. Kurwa, no jakie beznadziejne te loopingi tu są. Widać, że ogarniają, widać, że wpierdol, zaraz będą geny zrobione. Degresuje się. Ten też. Czym jak tamten. No faktycznie jest dłużej, ale dobra. No chodź tu! Kurwa jebany Gaugan. No trudno, no trudno. Dobra, trafiony raz. On strasznie jest jakiś szybki, mam wrażenie. Ten jeden ziomek, wiecie? Dobra, leży. Kurwa i zrobili to. Noż ja pierdykam.
Interesting. Interesting. Okej. Dobra, trochę trwa teleportacja. Ja go widzę z tej odległości? Nie widzę chyba. Teraz widzę. Nie, nie widzę. Teraz widzę. Dobra, daliście radę. Gratulacje, uciekliście. No nic, gratulacje. Dali radę, ale to właśnie była gra nowym mordulcem. Aj, aj, aj. No bezwzględnego to żeśmy nie zrobili, no ale no cóż, zgrany team był. W sensie nie szło nam tak źle względnie. No względnie nam szło nawet dobrze, dużo punktów zyskaliśmy. W sumie. Wiecie jak jest? Mogło być dużo gorzej? Względnie optymalnie nie szło nam najgorzej w sumie? Mogło być lepiej, ale było git. No cóż, tak wyglądał pierwszy meczek mordulcem. Jak oceniasz? Spoko, bardzo specyficzny jest, powiem wam. Taki nietypowy, specyficzny, ale ma to swój taki klimat, co nie? Ma swój taki klimacik. Dobra. Niech będzie. Niech będzie. Tu jest jakby... Nie, tu jeszcze tędy można iść. 8 glifów. A, pierdyka. No, tędy można iść, albo tędy. Dobra, no to se to robimy. No i co? Jeszcze chyba jeden meczek zagramy, co nie?